Cześć, tutaj Tropco i to jest kolejny odcinek ze Skybloka. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie miejsce pod farmę jedzonka, bo jak widzicie już powoli zaczynam tracić. W międzyczasie urosły nam dwa drzewka na naszej farmie. Nazbierałem kobla, drzewa nie ścinałem, mam tutaj to właściwie co miałem w poprzednim odcinku, z tym, że mam jeszcze troszeczkę dirta. Farmę żarełka zrobimy sobie w tą stronę. Tylko czy w jaki sposób zrobić? Tak się właśnie zastanawiam. Gdyż musi być woda rozlana. Załóżmy, mamy tak. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć krateczek, więc sobie możemy teraz użyć naszych płytek. Zrobić tak. Ojej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dokładnie. Trochę stresuję się, jak widzicie. Nie chciałbym bardzo spaść i stracić tyle po prostu cennego surowca. Ojojoj, było blisko. Cennego surowca, jakim jest ziemia. Gdyż ziemia tutaj odgrywa kluczową rolę. W czasie jeszcze będę musiał zaraz przepalić po prostu drzewko i zrobić pochodnie, żeby sobie oświetlić na farmę. W ten sposób zrobimy. I znowu, żeby to było jakoś dobrze nawodnione. Jeszcze raz zrobię to tak. Tu będzie w ten sposób. Tutaj będzie chodniczek. A tutaj zrobimy... nie chciałbym znowu spaść. Tutaj zrobimy troszeczkę większą farmę. O, jest. Udało się. Ale bloczków teraz odejść. Super. No i pociągnąć sobie ziemię. I bardzo ładnie. Chodnik mamy z tamtej strony. Tutaj chyba też mogę zrobić na dwie klatki. Mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Teraz sobie zrobimy tutaj chodniczek znowu. Jeszcze mamy 16 ziemi. I ja wcale tej ziemi nie chcę zostawiać w skrzynce, tylko bardzo bym chciał, żeby ona mi się... Dokładnie, 16 ziemi stracone. Także byliście świadkami mojej głupoty. Tak to jest, jak się gra na klawiaturze mechanicznej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby zagrać na tej klawiaturze. Straciłem bardzo dużo czasu. Jestem trochę wściekły. Mało powiedziane wściekły. Dobrze, że nie miałem przy sobie wiaderka. Dobrze, że nie miałem wiaderka.
Jejku. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Trzeba zobaczyć, ile mam teraz znowu ziemi. Kurde, ile ja straciłem itemów. Ja pierniczę. Co mnie podkusiło, żeby całą tą ziemię wziąć? Co mnie podkusiło, żeby grać na mechanicznej klawiaturze, jak mam laptopa przecież? Nie mam ziemi już tu. Obsidian. Cobblestone slab. O, shit. Dobra. Źródełko. No kurde! Co się dzieje z tym? Czemu mi nie wychodzi granie dzisiaj? To nie jest mój dzień na granie, po prostu. Ale żem zlamił. Ojej. Straszny fail po prostu. Cóż. Ale lipa. Te pół godziny zbierania, nie no, nawet trochę dłużej itemów. No nie gadaj. Ja sobie tu muszę jeszcze szybko, kurde, zrobić nieskończone źródełko wody. Przecież zwadził je, jak tak będę musiał po jednym bloku postawić. Nie wiem, czy mi się coś zbagowało, czy nie. No szczerze. O, dobrze, że przynajmniej. Okej. Muszę sobie przepalić jeszcze. Kurde. O, nie pomyślałem. A nie, mam 4 węgla. O, ale szczęście. Dobra, ile potrzebuję bloków? Raz, dwa, trzy. Trzy? Dziewięć bloków. Raz. Dwa. Trzy. Ale fail. Cztery. Boże, teraz mi będzie wszystko do lawy wpadać. Co za kurde beznadziejny dzień do grania. Ja nie mogę. Straszny fail. Ojej, kurde, tyle itemów. Dobra, 9 jest. Starczy. Ja nie mogę. No nie. No nie. Jak ja to liczę? Kurde. Jeszcze... Przecież 3 bloczki. A taki był fajny plan. Oj, musiałem... Musiało mi popsuć odcinek. Ja pierdzielę. Co za kurde dzień. Nie wiem, czemu to się tak baguje. Nie mam pojęcia. Ja w ogóle nie wiem, co się z tym Minecraftem dzisiaj dzieje. Minecraft dzisiaj żyje swoim życiem po prostu. Muszę sobie oświetlić, żeby się znaleźć coś z recepty i nie zeżre. Okej. No może się nic nie zrobi. No i po jednym wiadereczku. I jeszcze sobie bym wykopał z dwa bloki. Zrobił potykę. Ale jak to fajnie. W sumie się dostosowało do poziomu. Super to wygląda.
Nie wiem, czy jest sens całą farmę nawadniać. Ta farma wyszła o 16 bloków za mała. Kurde, ale żebym głupio stracił. Taki po prostu cenny towar. Najcenniejszy na Skyblocku. Ale dobra, jakoś kurde przeżyję. A nasza wyspa w sumie już zaczyna jakoś tak fajnie wyglądać. Jeszcze ta główna część wyspy wygląda no tak kiepsko. Ale poprawię to. Poza odcinkiem bym spróbował może ten generator kobla gdzieś po prostu sobie przenieść. Żeby tego nie robić na odcinku, kolejny raz was zanudzać generatorem kobla. Już to widzieliście. Dobrze. Ja muszę sobie teraz jeszcze zrobić motykę. Wziąć nasionka. Zasadzić je i liczyć na to, że po prostu to nam urośnie. Nic z tego nie rozdepcze, nic z tego nie zniszczy. Będzie to wszystko fajnie ze sobą współgrać i ogólnie by było wtedy pięknie. Już i tak poszedłem bardzo duże straty poszedłem. Olbrzymie. Dobra, wiadereczko sobie mogę odnieść. Odniosę je sobie profilaktycznie, gdyż jak wiadomo, bardzo łatwo spaść. Tą skrzynkę też w końcu muszę przenieść, ona jest w tak nieszczęśliwym miejscu. Znaczy przenieść, muszę sobie gdzie indziej postawić skrzynkę i po prostu tempo przenieść. To raczej na straty spiszemy. Chyba, że powiększę wyspę w drugą stronę. Oj kurde. Dobra, chyba kobla potrzebuję. I super. Jest cobblestone. I jest motylka. Nasionka. Może jakieś jabłuszko spadnie w sumie. I patrzcie, te drzewka się ze sobą nie łączą, one się niczym nie stykają. Tutaj jest blok przerwy. Jest po prostu cudownie wyliczony. Tu też jest blok przerwy, tak jakby między tym. I tu też jest blok przerwy. Idealnie wyliczony. Także się bardzo z tego powodu cieszę, że udało się to tak zrobić. Zaoram sobie już całość. Nie będę musiał po prostu się już tym przejmować. Okay. Tu by się też przydało kowla, bo znając życie ja spadnę. Dobra, co jest? Pumpkin. Melon. O, zobaczymy. Mam nadzieję, że to urośnie. Mam taką nadzieję. To jest inwestycja. Już i tak dużo straciłem. W sumie jeszcze bym sobie w tym odcinku zrobił może gdzieś tutaj skrzyneczkę, w razie czego na te nasionka. A to w sumie nie muszę schodzić. Crafting też się drugi przyda na mapie. Ja lubię mieć wszystko tak poukładane jakoś. Tutaj będzie crafting. Zrobię sobie siekierkę, zetnę jedno drzewo. Chyba to najniższe. Super raźnie. I zrobię sobie z tego skrzyneczkę. O kurde, nie mam przecież jeszcze... Och. I w razie czego pochodnie i węgiel. Ja muszę coś jeszcze zobaczyć, bo zapomniałem. Na
naprawdę zapomniałem, czy ja tutaj zostawiłem blok trawy. Ale chyba zostawiłem. Tak, są. Uff, to jeszcze mam tutaj. Ojej. Szczęście. Mam szczęście. Dobra, sezoneczka. Wracam na swoje miejsce oczywiście. Może jeszcze jedna spadnie. Wiem, że szansa, jak się zbija łapką, jest mniejsza, że spadnie. Ale jednak spadła. Wyszliśmy na plus. Dobrze, dzięki, że byliście w tym odcinku. No, nie poszło to po mojej myśli za bardzo. Trochę szkoda. Zmarnowałem dużo itemów. Ale najbardziej mi szkoda tego czasu i tego dirta. Ale cóż, tak to czasem bywa. Także dzięki, że byliście ze mną. Na razie, trzymajcie się i pa, pa.